Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o takiej dosyć nietypowej funkcji, jaką jest sterowanie zdalne symulatorem poprzez protokół Telnet. Dosyć ciekawa funkcja i myślę, że mało spotykana i też myślę, że mało znana, że Flight Gear coś takiego potrafi. A cóż dokładnie chodzi? Chodzi o to, że Flight Gear ma w sobie tak zwane drzewo właściwości, czy też property list, tak po polsku mówiąc lista właściwości, ale bardziej przypomina to drzewo właściwości, dlatego że to jest struktura drzewa, tak jak katalogi w systemie operacyjnym. I to drzewo właściwości to jest tak naprawdę cała konfiguracja naszego Flight Geara, całego symulatora, wszystkie opcje, powierzchnie sterowe, konfiguracja pogody, czy tam cokolwiek chcemy, więc wszystko jest zapisane w tych tak zwanych property list. I my możemy mieć dostęp do tego drzewa właściwości zdalnie poprzez Telnet, czyli nawet z innego komputera. I możemy manipulować tymi właściwościami, możemy je zmieniać, możemy podglądywać ich wartość, możemy je ustawiać i tym samym dawać inne wartości i ustawiać, co sobie tylko zechcemy. To może być przydatne na przykład przy budowaniu może kokpitu albo dla instruktora, który będzie tutaj na przykład szkolił pilota na tym symulatorze. I instruktor będzie mógł na przykład sobie zdalnie zmieniać pewne parametry całego symulatora. No i tak jak widzicie, po prawej stronie mam uruchomioną konsolę, a to dlatego, że będzie można tutaj sterować właśnie symulatorem ręcznie poprzez konsolę, wydając poszczególne polecenia, ale też co sobie zobaczymy, można napisać własny skrypt, który będzie robił wszystko automatycznie, czyli z automatu wykona pewne instrukcje, na przykład ustawiające pewne właściwości, na przykład zmiany pogody, czy zmiany pory dnia i tak dalej. Możemy skonfigurować tutaj naprawdę dowolne rzeczy, a możemy nawet tworzyć pewne zdarzenia, które nie są domyślnie dostępne we Flight Gear, robiąc tutaj różne ćwiczenia, na przykład, że na wyciek paliwa, co sobie zobaczymy i w ten sposób możemy dostać pewne funkcjonalności, których normalnie Flight Gear nie oferuje. Ale zobaczmy sobie najpierw, jak to wszystko skonfigurować. Idziemy sobie najpierw do Flight Gear, idziemy sobie w ustawienia. Tu na dole mamy właśnie pole do wpisywania command. Będę miał sekcję Telnet. Tak, to jest taki komentarz. I tutaj musimy użyć polecenia albo Telnet, albo props, po to, żeby właśnie ustawić sobie możliwość komunikacji poprzez Telnet. Więc dajemy sobie myślnik Telnet równa się. I wystarczy teraz podać numer portu. To może być dowolny numer, który jest wolny i dostępny w naszym systemie operacyjnym. Ja sobie użyję numer 5000. Alternatywnie możemy też użyć opcji props równa się 5000. To jest dokładnie to samo, tak? Czyli telnet i props to są dokładnie te same komendy robiące dokładnie to samo. Więc ja sobie zakomentuję propsa, będziemy używali na przykład tylko telnet. No i w tej chwili jest to minimalistyczna komenda, która nam uruchomi tutaj możliwość łączenia się z symulatorem poprzez protokół telnet. Ale tutaj od razu wam powiem, że warto wiedzieć, że ta domyślna komenda wysyła tylko 5 pakietów na sekundę, jeżeli chodzi o komunikację, więc jest to dosyć mało, co będzie też widoczne, odczujemy to używając na przykład konsoli. Rzeczywiście ta konsola jest mało responsywna, więc warto sobie tą wartość zwiększyć. Żeby ją zwiększyć, to może napiszę pełne polecenie dla opcji Telnet, jak mogłoby wyglądać używając pełnej konfiguracji właśnie protokołów komunikacyjnych, jeżeli chodzi na przykład o gniazdo. Więc najpierw piszemy protokół, jest to socket, czyli łączymy się poprzez gniazdo sieciowe. Następnie podajemy kierunek, tutaj B, czyli jest to kierunek dwustronny, czyli jednocześnie pakiety będą wysyłane, jak i pobierane przez Flight Geara. Następnie domyślnie mamy piątkę, czyli pakiety wysyłane są tylko 5 razy na sekundę. Następnie mamy localhost jako komputer, na którym uruchomiony jest Flight Gear. Dalej podajemy w przecinku numer portu, to niech będzie nasze 5000. I na końcu podajemy typ połączenia poprzez socket, tutaj będzie TCP. No i TCP jest niezawodnym połączeniem, to znaczy pakiety nie będą gubione, a jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o Telnet, dlatego że musimy mieć pewność, że to, co wyślemy do Flight Geara, to Flight Gear to otrzyma oraz to, co Flight Gear nam odpowie, to, że to też rzeczywiście trafi do naszego tutaj terminala, czy też do naszego programu, który będzie się łączył poprzez Telnet. No ale tak, te wartości jak socket, B, localhost oraz TCP, one są zawsze podane na sztywno, czyli tak naprawdę ja tu mogę wpisać cokolwiek, na przykład, nie wiem, bla, 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 i tak naprawdę Flight Gear zawsze użyje TCP. Więc te wartości są niepotrzebne nawet i można je sobie tutaj spokojnie usunąć, ale zostawiamy przecinki. Tak, bo równie dobrze możemy, jak mówiłem, napisać sobie cokolwiek. Więc dla uproszczenia zapisu wystarczy zostawić ilość pakietów na sekundę oraz numer portu.
No i właśnie tą ilość pakietów na sekundę możemy sobie zmodyfikować. Warto sobie tutaj zwiększyć tą wartość. Ja sobie dam na przykład 100 pakietów na sekundę, co już znacznie nam przyspieszy tutaj komunikację. Ilość pakietów będzie dużo większa, przez to responsywność też konsoli będzie dużo lepsza. No i jeszcze kolejna opcja tutaj nam się przyda. Jest to opcja Allow NASAL from Sockets. Po co to jest? Chodzi o to, że jeżeli poprzez protokół Telnet byśmy chcieli wysłać skrypty NASAL, a jest taka możliwość, możemy właśnie napisać po prostu jakiś skrypt, nawet w konsoli, czy też nasz program, który będzie obsługiwał Telnet, będzie mógł taki skrypt NASAL wysłać do FlightGeara, no i FlightGear ten skrypt wykona. Ale domyślnie jest ta opcja zablokowana poprzez właśnie względy bezpieczeństwa, żeby żaden tutaj nam haker się nie podłączył nam do symulatora i nie wykonywał jakichś poleceń, które zagrażałyby bezpieczeństwu naszemu systemowi, więc domyślnie jest to wyłączone, ale świadomie, jeżeli jesteśmy świadomi, co robimy, jeżeli potrzebujemy właśnie poprzez Telnet wysyłać też skrypty NASAL, to musimy włączyć tą flagę, tak żeby właśnie powiedzieć FlightGearowi, że właśnie skrypty NASAL są dozwolone, jeżeli są wysyłane przez gniazda sieciowe. A w naszym przypadku właśnie poprzez Telnet będziemy się łączyć właśnie gniazdem sieciowym. Więc taką konfigurację sobie zostawię po to, żeby właśnie wam pokazać wszystkie możliwości tutaj komunikacji poprzez Telnet. Więc uruchommy sobie teraz symulator. No jak symulator się uruchamia, to możemy przejść teraz tutaj do okienka z konsolą. I teraz tutaj jestem na Linuxie, więc uruchomienie tutaj protokołu Telnet jest bardzo proste, dlatego że niemal chyba każda dystrybucja Linuxa zawiera w sobie właśnie już pakiet Telnet zainstalowany, a jak nie, to jest on zapewne dostępny do zainstalowania. Wystarczy tutaj uruchomić komendę sudo apt install telnet, tak, jeżeli nie macie zainstalowanego telneta. Wpisujemy hasło. No ja akurat telnet mam zainstalowany, więc nic mi się nie zainstalowało, ale tutaj w ten sposób możemy sobie sprawdzić, czy jest to zainstalowane. Oczywiście apt też wynika z mojego Linuxa, który jest oparty na Debianie, więc jeżeli masz inny system pakietów, to podajesz inną komendę. Tak, ale właśnie tutaj łatwość Linuxa polega na tym, że ten telnet jest już niemal dostępny od ręki, więc możemy teraz wpisać telnet. Następnie po spacji podajemy IP komputera, na którym uruchomiony jest FlightGear. W moim przypadku jest to ten sam komputer, na którym jest uruchomiona konsola, więc wpisujemy localhost. Jeżeli FlightGear byłby uruchomiony na innym komputerze, to oczywiście podajemy IP tego komputera. No i podajemy po spacji dalej numer portu, u mnie 5000, ten sam numer portu, który podaliśmy przy konfiguracji FlightGeara. No i to wszystko, dajemy Enter. Zrobiłem literówkę localhost, ok. O, i jesteśmy połączeni. Tak, mamy informację, że połączenie się udało. No i jeszcze możecie się zastanawiać, jak to zrobić pod Windowsem, jak tutaj z konsoli uruchomić sobie Telnet. W tym wypadku musimy tutaj pobrać sobie program PuTTY. To jest na stronie PuTTY.org. Mamy download PuTTY i mamy tutaj różne opcje do pobrania tego programu. Mamy tutaj instalatory, ale nie musimy pobierać instalatora, wystarczy sam pliczek PuTTY.exe, na przykład dla wersji 64-bitowej. Ja sobie to pobrałem i tyle. I wrzuciłem to sobie na pulpit na przykład, wystarczy teraz uruchomić. I uruchamia nasz się tutaj program z konfiguracją. Najpierw musimy sobie właśnie ustawić, co chcemy i jak chcemy się połączyć i z czym, że tak powiem, przez jaki protokół. Domyślnie jest wybrany protokół SSH, bo oczywiście to też umożliwia łączenie się na przykład z serwerem zdalnie poprzez SSH, poprzez port szeregowy, ale my dajemy other, czyli inne połączenie i akurat domyślnie jest wybrany telnet, więc wystarczy tak tutaj upewnić się, że mamy wybrany telnet. No i wpisujemy localhost oraz numer portu, w tym wypadku 5000. No i w sumie wystarczy dać teraz open. I otwiera nam się okienko gotowe, tak, prompt jest gotowy do wpisywania poleceń, na przykład help i jesteśmy, że tak powiem, tak, uruchomieni. Oczywiście w tle mam uruchomionego już FlightGeara, więc komunikacja jest nawiązana. No i teraz możemy, że tak powiem, wysyłać do FlightGeara polecenia, tak, możemy z nim gadać, z FlightGearem i ustawiać mu różne właściwości i możemy to właśnie robić za pomocą komend. Jakież to są komendy? No to pierwsza najważniejsza komenda to jest help, tak? Która nam wyświetli, wpisujemy help, wyświetli nam wszystkie tutaj dostępne komendy. No i zobaczmy je sobie. Na przykład najważniejsza, jedna z ważniejszych to jest na przykład ls, która nam wylistuje wszystkie właściwości w danym
na danym poziomie, na którym się znajdujemy. Domyślnie znajdujemy się na najwyższym poziomie, czyli na katalogu slash, można powiedzieć, tak? To jest konwencja z Linuxa wzięta, więc jeżeli rozumiesz Linuxa, rozumiesz strukturę katalogów w Linuxie, to to jest dokładne przełożenie we FlightGear, jeżeli chodzi o drzewo właściwości. Nawet mamy podobne komendy, bo takie komendy jak ls, cd i tak dalej, one są identyczne komendy, tak samo pwd. Takie same komendy mamy w systemach Linux. Ale dobrze, ja to sobie zrobię odstęp i wypiszmy sobie komendę ls, po prostu wyświetlmy sobie wszystkie dostępne właściwości z głównej gałęzi, na której się obecnie znajduje. No i to są właśnie te właściwości tutaj wypisane. Inaczej mówiąc, jeżeli pójdziemy sobie w debuguj i przeglądaj wewnętrzne właściwości, jeżeli to sobie wybierzemy, to to jest dokładnie to samo, tak? Czyli uzyskałem to samo, co możemy tutaj uzyskać poprzez to okienko. Uzyskałem dostęp do listy właściwości, tak? Poprzez to okienko tutaj też możemy właśnie chodzić po właściwościach i je modyfikować, co też już pokazywałem we wcześniejszych odcinkach, chociażby wtedy, jak konfigurowaliśmy sobie klawisze. Tak więc tu możemy sobie też wchodzić na przykład do katalogu teraz SIM i mamy wylistowane wszystkie właściwości w katalogu SIM. Więc teraz ja też sobie przejdę do SIM, czyli robimy komendę teraz cd SIM. I przeszedłem do SIM, co też mi tutaj informuje prompt, że jestem w SIM. Jak damy teraz ls, to teraz mi wyświetliło wszystkie właściwości właśnie w katalogu SIM. Ale do ls możemy też podać oczywiście pełną ścieżkę inną, na przykład position. Tak, wpisałem slash position i mamy teraz wszystkie właściwości właśnie w podanej ścieżce, czyli w moim przypadku slash position. Tutaj warto też zauważyć, że prompt mi podaje 0. To jest indeks, dlatego że nazwa właściwości może się powtarzać, może być ich wiele. Wtedy one są indeksowane od 0, tak, licząc od 0. Tutaj akurat Telnet zawsze domyślnie mi podaje, że jest to indeks 0, tak, jeżeli to jest jeden indeks. Oczywiście gdyby było ich więcej, to mógłbym teraz wchodzić do innych indeksów, jak 1, 2 i tak dalej, ale tutaj akurat SIM zawsze ma jeden indeks 0. Tak i tak to wygląda. Tak wygląda właśnie chodzenie po tutaj drzewie. Możemy też zrobić CD i dwie kropki, co mówi, żeby przejść do katalogu wyżej. Tak jak w systemach operacyjnych to się robi. I teraz jestem z powrotem w katalogu głównym. Jeżeli nie wiemy, gdzie jesteśmy, to możemy też właśnie użyć komendy pwd, która nam wyświetla katalog, w którym się znajdujemy. No w tej chwili jestem w katalogu głównym, więc zwróciło mi tylko znak slasha, tak, czyli głośnika. Ale jeżeli przejdę sobie na przykład do CD Canvas, i dam pwd, no to teraz mi wyświetla, że jestem w Canvas. Oczywiście tutaj operując w konsoli jest i tak nam dużo prościej, bo mamy wypisane też prompta, w którym mamy całą podaną ścieżkę wypisaną, więc tutaj akurat używanie pwd nie jest aż tak potrzebne, ale pwd jest dużo bardziej potrzebne, jeżeli przejdziemy do pracy w trybie data, czyli w trybie przesyłania danych. A jest to dużo bardziej pomocne, jeżeli będziemy używali nie konsoli, ale napiszemy sobie skrypt czy program, który będzie się łączył z Telnetem. No napiszmy sobie data. Data. O. I w tej chwili widzimy, że nie ma prompta, tak? I to jest taka prosta komunikacja, bez zbędnych jakichś innych informacji, które są pomocne człowiekowi, ale one nie są pomocne dla programu komputerowego, który będzie obsługiwał tutaj komunikację. Wtedy przechodzimy właśnie w tryb data. No i na przykład teraz jak dam pwd, no to już jest to dużo bardziej zasadne, taka komenda, która nam wyświetla właśnie, w której tutaj ścieżce się znajdujemy. A żeby teraz wrócić do takiego ludzkiego trybu pracy, to dajemy sobie prompt, jest taka komenda prompt i z powrotem wracamy do wyświetlania prompta i też takich wyświetlania jakichś innych informacji, które są nam pomocne nam jako ludziom, tak, do orientowania się tutaj w komunikacji poprzez Telnet. Kolejna ciekawa opcja to jest dump. Ja może przejdę do katalogu głównego i wpiszmy sobie dump. I podajemy teraz ścieżkę właściwości, którą chcemy sobie wyświetlić, czy też zrzucić, a zrzut jest do XML. Ja tu sobie dam na przykład position. I proszę bardzo, mamy teraz wyświetlone w formacie XML jako property list i wszystkie właściwości z wartościami, które znajdują się w tej ścieżce slash position. Ale tutaj należy pamiętać, że dump nie zawsze działa prawidłowo i tutaj nie wszystkie te właściwości wyświetla. Jeżeli teraz przejdę do position slash position i dam sobie ls, no to żeby zobaczyć, że tych właściwości jest tutaj znacznie więcej i nie zostały one uwzględnione tutaj w property list. I to jest jakiś błąd, tak? Tak nie powinno być, powinno tutaj zdumpować nam wszystko. No i po cóż to jest? No jest to potrzebne, jeżeli na przykład robimy sobie własną konfigurację i chcemy sobie łatwo stworzyć takiego XML-a bez, że tak powiem, pisania, to możemy to sobie właśnie wykonać dumpem. No tylko właśnie trzeba mieć na uwadze, że dump tutaj nie zrzuca nam wszystkich dostępnych
właściwości, niestety. No i kolejne bardzo pomocne i myślę potrzebne opcje to jest get i set. Tak, mam takie komendy jak get, która nam pobierze wartość danej właściwości. Alternatywnie możemy użyć show, to jest to samo co get. Czyli pokaż, tak? Ale ja będę używał sobie get i pobierzemy sobie przed stan przycisku włącznika baterii w naszej ceśnie. A jest to slash controls switches master bat, enter. No i widzimy właśnie, że wyświetla nam wartość false, tak? Co nam mówi, że taka właściwość istnieje i ma ustawione false. Jeżeli byśmy mieli tu informację unknown, to by oznaczało, że popełniliśmy błąd wpisujący ścieżkę do właściwości. Tak, po prostu nie ma wtedy takiej właściwości. Ale mamy, jest bool, jest wartość boolowska, czyli true lub false. No i jest stan false, czyli przełącznik baterii jest w samolocie wyłączony. No i rzeczywiście jest wyłączony. Tu sobie go może jeszcze przybliżę. No i tak jak mówiłem, możemy sobie właśnie raz, że teraz sobie sprawdziliśmy, jaki jest stan danego przycisku. Możemy teraz zmienić ten stan, dając polecenie set. I też możemy napisać teraz ścieżkę do właściwości, którą chcemy ustawić, ale tak, jeżeli też używamy set, mamy też kilka wariantów set, tak? Mamy taki set domyślny, który operuje na typach tekstowych jako string, ale my tutaj mamy bool, tak? Czyli mamy akceptowalne wartości tylko true i false, więc możemy to zaznaczyć, żeby FlyGear wiedział, że ma ustawić tutaj true, to piszemy set B, tak? B od bool. Mamy też inne wartości jak set D od double, czyli wtedy podajemy liczby rzeczywiste. Tak samo mamy F od float, tak samo rzeczywiste, tylko z mniejszą precyzją, oraz I od integer, czyli liczbę całkowitą wtedy podajemy. Ale u mnie to będzie set B, czyli wartość boolowska i podajemy, ja to sobie skopiuję, żeby nie zrobić literówki. Skopiuję sobie tą całą ścieżkę i ją wkleję tutaj. I dalej po spacji piszemy teraz, jaką wartość chcemy uzyskać. Dajmy true, czyli to oznacza, że ten przełącznik będzie teraz włączony. Zobaczmy też, że jak potwierdzę teraz tą komendę, to automatycznie zmieni mi się stan przełącznika właśnie baterii. OK, daję enter i widzimy, że przełącznik baterii mi się automatycznie zmienił. Tak, czyli sterowanie działa. Tak, wysłałem teraz polecenie do FlyGeara, żeby mi włączył przycisk baterii. Jeżeli chcemy wrócić na false, to oczywiście ja tu sobie skopiuję tą komendę, wkleję jeszcze raz, czyli set B, ścieżka i spacja false, daję enter i widzimy, że przełącznik baterii się wyłączył. Także w ten sposób możemy sobie tutaj fajnie sterować wszelkimi dowolnymi tutaj właściwościami FlyGeara, gdzie możemy sobie kontrolować dowolne rzeczy, tak? Ważne też jest to, że jeżeli zrobimy sobie set i wpiszemy jakąś tutaj ścieżkę, która nie istnieje, no to ja ją w tej chwili stworzyłem, tak? Więc to też jest ważne, że no robiąc literówkę nawet, to możemy sobie setem stworzyć daną właściwość, tak? Więc warto to też mieć na uwadze. No i mamy też polecenie del, które nam usuwa właściwość. Też warto o tym wiedzieć, chociażby dlatego, że jak właśnie zrobiłem literówkę, to możemy sobie teraz daną właściwość usunąć. Okej, to się nie tak robi. Uruchommy jeszcze raz. Tak, uruchommy jeszcze raz. Ja tutaj chyba zrobiłem pomyłkę, dlatego że funkcja del przyjmuje dwa parametry. Pierwsza to jest ścieżka do właściwości, a następnie dana właściwość. Więc zróbmy to jeszcze raz. Połączmy się z telnetem. Okej, ja zrobię set i dam na przykład AAA, czyli stworzymy sobie właściwość. Okej, właściwość została utworzona. Teraz napiszmy sobie właśnie del. I robimy najpierw ścieżkę, czyli sam slash. I teraz właściwość, która znajduje się w tej ścieżce, to jest AAA. O, i teraz mamy informację, że tak, ta właściwość slash AAA została usunięta. No, moglibyśmy sobie to jeszcze potwierdzić ls, że rzeczywiście jej tutaj nie ma, nie wyświetla nam się. Tak, także w ten sposób możemy usuwać właściwości. Oczywiście możemy usunąć coś, co jest niezbędne do działania też FlyGeara, przez co możemy sobie zepsuć konfigurację we FlyGear. Więc należy też na to uważać. Oczywiście po restarcie symulatora wszystko wraca do normy, więc nie należy się też przejmować, że zepsujemy coś na zawsze, tak? Po prostu zepsujemy sobie daną sesję. No i kolejna ciekawa właśnie komenda to komenda nasal, która nam uruchomi skrypt. Dobra, dam sobie troszkę przerwy i teraz piszemy sobie nasal. Dajemy enter i piszemy po prostu skrypt. Może to być wielolinijkowy skrypt, który ma wykonać się we FlyGear. Ja sobie na szybko tylko dam wyświetlenie takiego tooltipa. Dajmy sobie GUI.
pop-up tip i treść, na przykład cześć i już. Dajmy Enter, ale to nie wszystko. Musimy jeszcze zamknąć nasz skrypt nasal specjalnym znacznikiem. Jest to hash, hash, hash i EOF, czyli end of file i hash, hash, hash. Tak, taką komendą potwierdzamy tutaj FlightGearowi, że to już jest koniec skryptu nasal, że trzeba go teraz wykonać. Więc dajemy Enter i widzimy, wyświetla mi się mój komunikat cześć, czyli FlightGear wykonał mój skrypt prawidłowo. Tu co ciekawe, jeszcze mi się coś wyświetliło, ale valid commands are, że coś jest nie tak. No ale ciekawe, bo przecież wszystko zadziałało, więc nie wiem, co on tutaj wykrył, że jest nieprawidłowe. Chyba ta jedyneczka, bo jakaś jedyneczka się wyświetliła, może jako potwierdzenie wykonania skryptu. Więc tak to w tej chwili działa, tak? Czyli możemy sobie w ten sposób, tak, piszemy nasal, następnie piszemy sobie dowolną treść skryptu, no dowolną, taką, żeby się wykonała, tak, bezbłędną. W każdym bądź razie możemy sobie w ten sposób wysłać do FlightGeara jakiś skrypt nasal i FlightGear ten skrypt wykona. Oczywiście przypominam, że tutaj musi być włączona jeszcze dodatkowa flaga, którą pokazywałem przy uruchomieniu FlightGeara, więc dopiero wtedy nam to zadziała. Inaczej FlightGear nam powie, że no nie może wykonać takiego skryptu ze względów bezpieczeństwa. Kolejna komenda ciekawa to jest komenda run, czyli uruchomienie pewnej innej komendy. Komendy wbudowanej we FlightGear. Tych komend wbudowanych we FlightGear jest bardzo dużo. Weźmy sobie na przykład, mam coś takiego jak screen capture. I to ma za zadanie wykonać zrzut ekranu po prostu. Jak dam Enter, i widzimy, tak zapisano zrzut ekranu do jakiegoś tam folderu. To jest to samo, jakbyśmy wywołali plik i zrzut ekranu, F3 inaczej, tak? Czyli w ten sposób możemy też sobie wykonywać dowolną komendę, którą FlightGear obsługuje. Musimy podejrzeć sobie pliki źródłowe FlightGeara, może wtedy zobaczyć, jakie to są komendy, że tam są właśnie komendy do menu, do uruchamiania tutaj różnych właśnie rzeczy, tak jak na przykład wykonanie zrzutu ekranu, co sobie zobaczyliśmy. Jest tych komend bardzo, bardzo dużo. Ale mamy też takie komendy, które są specjalnie dedykowane dla właśnie telnetu. Mamy na przykład komendę run i reinit. Reinit, czyli uruchom ponownie, czy też zrestartuj, przeładuj. O, to jest to samo co z menu debuguj i przeładuj tutaj wszystkie te podsystemy, czy tam przedsieć, autopilot, panel, HUD i tak dalej. Więc możemy tutaj teraz sobie wpisać, co chcemy przeładować. Ja dam sobie scenery, czyli scenerię. Tak, przeładuj scenerię. To jest to samo, jakbym dał tutaj przeładuj, gdzie to jest? O, scenerię, tak? Jakbym wybrał to debuguj i przeładuj scenerię. Więc potwierdzam Enter. No, popełniłem błąd. Run reinit scenery. No i scenaria się przeładowała. Więc tak to działa. Tutaj oczywiście możemy podać właśnie inne podsystemy. Tu warto zobaczyć sobie znowu w kodzie źródłowym, jak menu to obsługuje, bo to menu właśnie obsługuje te pozycje przeładuj właśnie używając reinit i podając właśnie wartość, co ma być przeładowane. Tu mamy właśnie coś takiego jak GUI, input, XML autopilot, IO, scenery, HUD, aircraft model. Więc takie mamy tutaj te dostępne komendy dla reinit. Inną ciekawą tutaj taką wbudowaną komendą jest zmiana pory dnia. Jak damy sobie run time of day, i teraz sobie piszemy, jaki chcemy mieć tutaj wartość, no porę dnia. Dajmy sobie down. No i widzimy, że słońce nam się przesuwa po niebie, czyli robi nam się tutaj świt. Tak, i w tej chwili sobie zmieniliśmy porę dnia. Mamy tutaj takie parametry jak real, down, morning, noon, afternoon, dusk i evening. A, jeszcze midnight, tak? Czyli takie tutaj opcje możemy wpisywać. Dajmy sobie run time of day. Wróćmy na noon. OK, i wracamy na porę dnia, południe. Dobrze, kolejne ciekawe właśnie opcje to jest subskrypcja danej właściwości. I tu mamy właśnie metodę subscribe. I podajemy ścieżkę do właściwości. Ja tutaj sobie podam mój przełącznik baterii, gdzie ja to przełączałem, o tutaj. Zobaczmy tak, że chcemy subskrybować, czyli obserwować, inaczej też mówiąc, tą właściwość przełącznika baterii. Tak, czyli podajemy ścieżkę konkretnie do właściwości, dajemy Enter. Mamy zwrotkę, że zasubskrybowano daną tutaj właściwość. No i co się teraz stanie, jak ja przełączę
tutaj w kokpicie właśnie przełącznik baterii. Zobaczmy sobie, włączę baterię i widzimy, że tutaj właśnie FlightGear mi zwraca na Telnet stan mojej obserwowanej właściwości, tak? Czyli w tej chwili podał mi ścieżkę pełną do mojej właściwości i powiedział, że w tej chwili ta właściwość ma wartość true. No bo rzeczywiście włączyłem sobie ten włącznik, co oznacza wartość true. Jeżeli to teraz wyłączę, to widzimy, że FlightGear znowu mnie informuje, że tym razem zmienił wartość tej właściwości na wartość false. No i w tej chwili możemy być właśnie informowani o stanie danej właściwości. Czyli jeżeli tutaj użytkownik sobie coś klika, to my dostajemy informację, że dane zdarzenie tak miało miejsce. Bardzo fajna opcja. Kolejna opcja to jest unsubscribe, czyli po prostu odsubskrybuj obserwowanie danej właściwości. Więc piszemy sobie unsubscribe i skopiuję to sobie i wkleję. No i mamy potwierdzenie, że tak już nie obserwujemy tej właściwości. W tej chwili jak będę przełączał przełącznik baterii, to widzimy, że już na konsolę FlightGear nic mi nie zwraca, tak, bo już nie obserwuję tej właściwości. Zobaczmy sobie teraz, jak za pomocą tutaj zdalnie poprzez Telnet zmienić pozycję początkową samolotu, czyli na przykład lotnisko, z którego będziemy startowali. Ja w tej chwili jestem na lotnisku we Wrocławiu, jak mnie mam. Dajmy sobie może mapę. Tak, jestem na EPWR. No i teraz musimy wiedzieć, że wszelka konfiguracja początkowa samolotu jest tutaj zapisywana w takich właściwościach jak SIM presets. Jak damy sobie LS, tak, to zobaczymy teraz, że mamy pewne właściwości, które nam mówią, gdzie rozpoczynamy lot i jak zorientowany będzie też nasz samolot. Tak? Mamy na przykład Airport ID, widzimy kod ICAO, EPWR, widzimy PAS, z którego będziemy stawieni. To się pokrywa? Ja jestem na 12, a to ciekawe. Mamy heading naszego samolotu 116 stopni. Mamy też współrzędne geograficzne. Mamy wysokość, tu akurat nie jest ustawiona, bo nie jesteśmy w powietrzu. To jakbyśmy chcieli startować w powietrzu, to stawiamy wysokość. A tu mamy właśnie jeszcze flagę on ground równa się true, czyli jesteśmy na ziemi. Jeżeli damy sobie on ground na false i ustawimy sobie altitude w stopach, to rozpoczniemy w powietrzu. Tak, także mamy takie różne tutaj właśnie opcje konfiguracyjne. Mamy na przykład też odchylenie naszego samolotu, czyli kurs, gdzie jest skierowany nos. Mamy przechylenie na skrzydło i pochylenie góra-dół, tak, czyli nasze kąty. Mamy też prędkość, też w machach i tak dalej. Mamy tu mnóstwo różnych opcji, które możemy sobie ustawić początkowo. Więc zobaczmy sobie, zmieńmy sobie właśnie nasze lotnisko poprzez właśnie Telnet. Dajmy sobie set, czyli ustawiamy sobie teraz właściwość i ustawiamy sobie Airport ID. Ja to sobie będę kopiował, żeby nie zrobić literówek. Podajmy sobie kod ICAO EPWA, czyli kod Warszawę. No i widzimy, że zostało to zmienione. Dajmy sobie LS na potwierdzenie. I widzimy, że tak, airport został zmieniony. Dajmy sobie też set park pause, czyli pozycja parkingowa. No zobaczmy, tak, powiem, że chcę się ustawić właśnie na pozycji parkingowej pod nazwą Jetway 1. Tu akurat trzeba znać te nazwy pozycji parkingowej. Trzeba je sobie wcześniej gdzieś posprawdzać, chociażby poprzez launcher. Także potwierdzam enter i mam park pause ustawiony. Ustawię sobie jeszcze na przykład heading. Dajmy teraz set D. Jak zobaczymy sobie heading deck, to jest wartość double, czyli liczba zmienno-przecinkowa, więc dlatego robię set D i stawmy sobie heading deck, copy wklej, dajmy sobie 0 na przykład stopni. No i teraz musimy to potwierdzić, jakby komitując te zmiany wprowadzone właśnie w presetach, więc dajemy sobie komendę run i mamy taką komendę FlightGearową jak presets commit, która ma zatwierdzić zmiany i zrestartować symulator. To jest to samo, jakbyśmy dali tutaj sobie lokalizacja, wybierz lotnisko, tak, wyszukali tu sobie lotniska jakiegoś i dali sobie iść do lotniska, tak. To jest ta sama konfiguracja, ona tu ustawia sobie te presety i wywołuje ten iść do lotniska, wywołuje nam właśnie presets commit. Dobrze, ja to sobie zatwierdzę. No tutaj widzimy, że Telnet nam się rozłączył, dlatego że też zrestartował nam się symulator. Tak to się właśnie dzieje, kiedy zmieniamy lotnisko. No i widzimy, że jesteśmy w Warszawie. Jeszcze może się nie wszystko wczytało. Tak, jesteśmy na
miejscu tutaj postojowym, tak jak chcieliśmy. Powinniśmy mieć heading skierowany na północ, co też możemy sobie sprawdzić na mapie, jak dam sobie kursem do góry. Więc rzeczywiście widzimy, że zmieniliśmy swoją lokalizację. I w ten sposób też możemy to zdalnie zrobić. Oczywiście tutaj nam się rozłączył telnet, więc musimy jeszcze raz się połączyć. Komendą telnet, localhost i numer portu. No i jesteśmy z powrotem połączeni. I kolejną ciekawą rzeczą, którą możemy zrobić poprzez telnet, to jest ustawienie planu lotu dla naszego samolotu. Oczywiście używając domyślnego menadżera do planowania lotu, jaki mamy we FlightGear. W tym celu dlatego zmieniłem samolot, dlatego że on tutaj udostępnia nam menu autopilot, gdzie mamy właśnie planowanie lotu. I wszystko to, co robimy w tym okienku, możemy właśnie sobie ustawić też poprzez zdalnie, poprzez telnet. I na przykład zobaczmy sobie, jak wstawić pierwszy punkt nawigacyjny, do którego będziemy lecieli. Ja tu jeszcze sobie wejdę w mapkę, żeby podejrzeć, co my tu mamy. Dajmy sobie fiksy, jak i pomoce nawigacyjne. No dobrze, mamy tutaj Wora przy lotnisku we Wrocławiu. Tango Romeo Zulu. I piszemy komendę, tak? Napiszmy sobie taką komendę jak set, czyli ustawiamy właściwość. Ścieżka do właściwości to jest autopilot route manager input. I tutaj właśnie musimy się odwołać do tej ścieżki i ustawienie teraz tak polecenia dodania czy też jakiejkolwiek operacji na właśnie planowaniu lotu, to poprzedzamy znakiem małpa. No i teraz chcemy wstawić nowy punkt trasy, więc mamy do tego polecenie insert. Insert. I teraz mówimy, gdzie chcemy go wstawić, w które miejsce. Tutaj 0, tu mamy napisane 00, czyli punkt zerowy, czyli nasz pierwszy, to jest nasze lotnisko, z którego startujemy, więc my posłużymy się teraz pozycją 1, także chcemy wstawić na pozycję pierwszą, czyli po tym punkcie, jaki tu mamy napisane EPWR. Więc wpisujemy 1, dajemy dwukropek i teraz piszemy, do jakiego punktu chcemy lecieć. Tu możemy napisać właśnie sobie nasz WOR TRZ, czyli po prostu przepisujemy TRZ, ewentualnie możemy też podać nazwę fixa. Możemy teraz opcjonalnie jeszcze dopisać sobie wysokość, na jakiej mamy się znajdywać podczas tutaj przelotu. Tutaj dajemy sobie do tego celu dodatkowo małpę i na przykład chcemy być na wysokości 1000 stóp nad tym punktem. Dajemy Enter. I proszę bardzo, pojawił mi się punkt pierwszy na naszym planie lotu, TRZ, jest nasz WOR, nad się narysował na mapce i mamy wysokość 1000, tak? Jest ta wysokość też uwzględniona. Pamiętajcie, że wysokość jest opcjonalna, nie trzeba jej podawać. No i w tej chwili możemy sobie dopisać tak kolejne punkty. Ja może skopiuję sobie tutaj część tego polecenia. Niestety tu nie działa strzałka góra-dół, tak jak to jest normalnie na Linuxach w konsoli, więc no, musimy zawsze najlepiej kopiować, żeby to sprawniej szło. No i dodajemy teraz drugi punkt, więc dajemy insert 2, dajemy dwukropek i piszemy teraz, gdzie chcemy lecieć dalej. No dajmy sobie może jakiegoś fixa tym razem. Dajmy sobie na przykład Vegsa. Vegsa. Tu nie będę podawał wysokości, dajemy enter. Och, nie ma takiego punktu, więc tak, zrobimy terówkę. Skopiuj jeszcze raz, wklej. To jest Vegsa. Tak, dobrze, tak. Teraz weszło. No, także widzimy, że w tej chwili możemy sobie dodawać kolejne punkty. Oczywiście jak damy znowuż insert 1, no to wstawimy to w ten punkt, TRZ. TRZ nam spadnie niżej. Także w ten sposób możemy, tak, insert nam, to jest wstaw, tak? Czyli on tutaj nie zastępuje, on tutaj po prostu wstawia na daną pozycję, więc to jest, myślę, zrozumiałe. Mamy też opcję delete, czyli możemy teraz usunąć daną pozycję. No tutaj skopiuję, może już mam skopiowane, nie muszę, tak, dam wklej. Tylko teraz dajemy małpa delete i podajemy teraz też, którą pozycję chcemy usunąć. Na przykład chcemy usunąć pozycję drugą Vegsa, więc dajemy delete 2. Dajemy enter no i widzimy, że pozycja druga została usunięta z naszego route managera. Jeżeli chcemy usunąć wszystkie punkty na trasie, to mamy też możliwość to zrobić metodą clear. I wyczyściło mi wszystkie punkty. No, ja sobie dodam jeszcze raz, więc skopiujmy sobie i skopiujmy sobie też kolejny. Ok, mamy dwa punkty.
No i mam jeszcze takie komendy jak na przykład aktywowanie naszego planu lotu, więc tu wkleję sobie i teraz mamy komendę małpa activate, enter. No i widzimy, że plan został aktywowany na pierwszym tutaj punkcie. Mamy też taką komendę jak next i preview, żeby tutaj właśnie przechodzić. Tak, przeszliśmy teraz do kolejnej tutaj pozycji na naszym planie lotu. I mamy też previous. I cofnęliśmy się. To jest to samo, co byśmy tutaj zdali autopilot i poprzedni, następny punkt, tak? Czyli poruszanie się do przodu i do tyłu po naszym planie lotu. Mamy też opcję jump. Jak sobie damy jump i podajemy, gdzie chcemy skoczyć. Dam, że chcę skoczyć od razu do pozycji drugiej, więc dajemy jump 2, enter. I przeskoczyliśmy, tak, w naszym planie lotu do pozycji drugiej. Mamy też polecenia save i load, czyli po prostu możemy w ten sposób zapisać nasz plan lotu. Dajmy sobie save i nasz plan lotu powinien być zapisany, tylko tutaj nie mamy praw chyba do zapisu, tak. Bo nie mamy sprecyzowanej ścieżki, gdzie chcielibyśmy zapisać taką właściwość. A sprawdźmy sobie get i wstawmy taką właściwość jak autopilot route manager file path, tak? I widzimy teraz, że file path jest pusty, więc tutaj musimy podać ścieżkę. Teraz na przykład setem moglibyśmy podać ścieżkę, gdzie chcemy zapisać nasz plan lotu. Ja tu mam na przykład FGFS export. Tak, no i widzimy, że moja ścieżka została ustawiona. Zróbmy sobie save jeszcze raz, czyli set. Zróbmy z save'em. Skopiuj, wklej. Dalej nie ma takiej ścieżki. No ciekawe, albo dałem gdzieś literówkę, albo nie wiem, o co chodzi, ale chyba jest wszystko dobrze. Export. No mówi, żeby właśnie użył tej ścieżki, ja jej używam, ale mi nie działa. No jest jakiś problem tutaj z zapisaniem, ale mamy też właśnie load, który spowoduje też wczytanie nam planu lotu. I tu też load odbywa się tak poprzez też ustawienie tej zmiennej file path, że z takiego pliku zostanie tutaj. Aha, bo nie podaliśmy jeszcze nazwy pliku. No jasne. Dobra, jeszcze raz. Dajmy export. Skopiuj, wklej. Dajmy jeszcze także na przykład plan lotu 1, 2, 3 FGFP. Taki jest format pliku. Dobrze, path ustawiony, dajmy save jeszcze raz. Myślę, że teraz się powinno udać, bo po prostu on musi mieć plik, a nie... Tak, i teraz nam zapisało. Więc tak, musimy sobie najpierw ustawić właśnie tą ścieżkę z plikiem, do którego chcemy zapisać. Teraz możemy zrobić load i też wczytać sobie. Jak damy sobie wklej. Okej, zobaczmy, czy load zadziała. Ja tu wyczyszczę. Dajmy load i widzimy, że załadowało, więc wszystko działa. No i jeszcze takie rzeczy, jak ustawić sobie tutaj ten na przykład przylot i tak dalej, seedy stary, to wszystko też możemy sobie właśnie ustawić. Na początek idziemy sobie do właściwości CD autopilot OUT manager. Ok, jak damy LS, to zobaczymy, że tutaj mamy pewne właśnie opcje, które możemy ustawiać. Mamy właśnie departure, destination, alternatywne lotnisko, cruise, czyli tu będą pewnie te wysokości i prędkość. Przejdźmy sobie do destination, CD. Ustawmy sobie na przykład destination, skopiuj, wklej. Zobaczmy, co tu jest, tak? I tutaj mamy właśnie airport, runway, star, approach, name, nie wiem, co to jest name. Tak, ale to wszystko, co tutaj możemy ustawić, czyli właśnie kod ICAO lotniska, pass, czyli runway, podejście, approach tutaj i star. Więc to wszystko jest tutaj do ustawienia, czyli na przykład teraz robimy sobie set. Dajmy sobie airport. Skopiuj, wklej. No i wylądujmy na tym samym lotnisku, czyli Wrocław. EPWR. Enter. I widzimy, że dodał mi się właśnie tutaj EPWR, tak samo i do planu lotu i widzimy, że zamknął mi się plan lotu
na tym samym lotnisku, więc to wszystko działa. No i oczywiście tak samo możemy sobie tutaj wpisywać kolejne pola, uzupełniać, więc możemy wszystko ustawić, skonfigurować cały plan lotu poprzez Telnet. I na koniec zobaczymy sobie coś bardziej zaawansowanego, coś co jest bardziej poręczne i pożyteczne, bo jednak tutaj wykonywanie ręcznie tych wszystkich poleceń z terminala jest dosyć uciążliwe i trudne, tym bardziej, że nie działa nam tabulator i nie możemy mieć autosugestii i podpowiedzi, na jakiej ścieżce się znajdujemy i do jakiej ścieżki możemy pójść, więc łatwo tutaj zrobić pomyłkę. Nie działają nam strzałki w górę, a w dół, czyli nie możemy łatwo powtórzyć danej komendy, więc wszystko jest dosyć uciążliwe w działaniu, jeżeli chodzi o takie ręczne działanie z terminala. Dlatego najlepiej tutaj napisać sobie własne skrypty, które będą najlepiej skrypt, może też napisać program w C czy w C++, czy też w dowolnie innym pewnie języku programowania, który będzie łączył się poprzez Telnet automatycznie i poprzez pewne komendy może automatycznie wydawać pewne polecenia, czy też pakiet poleceń, które potrzebujemy w danej chwili, czy dla danego naszego rozwiązania, jakie potrzebujemy. I w tym celu warto tutaj sobie pobrać kod źródłowy FlightGeara. Jak pobierać kod źródłowy FlightGeara oraz jak kompilować FlightGeara z kodu źródłowego, o tym już nagrałem odcinki, jak to zrobić pod Windowsa i jak to zrobić pod Linuxa. I tutaj jak sobie wejdziemy do projektu FlightGeara, dalej mamy katalog scripts, dalej mamy katalog examples i tutaj mamy właśnie przykłady takiego połączenia się poprzez Telnet. Najprościej wziąć sobie ten skrypcik, FGFS script, to jest skrypt w Perlu napisany. Najlepiej właśnie posługiwać się skryptem na przykład w Perlu, tak jak w tym wypadku, dlatego że taki skrypt nie wymaga kompilacji. Taki skrypt możemy już po prostu uruchomić, więc jest to dużo prostsze w działaniu, bo po prostu uruchamiamy taki skrypt z konsoli i on już robi swoją robotę w zależności co tam sobie zaprogramujemy. I tu mamy dosyć ciekawy przykład. O, powiększę to trochę. Lepiej to widać. Tak, tu mamy przykładzik działania takiego skryptu. Możemy oczywiście się na nim wzorować i najważniejsze rzeczy, no idąc od początku, mamy po prostu tutaj funkcję main. Tutaj też widzimy, że skrypt przyjmuje dwa parametry. Pierwszym jest host, czyli w naszym wypadku może to być localhost albo IP komputera, na którym uruchomimy FlightGeara. Mamy też port, numer portu możemy też podać. Tutaj domyślnie jest 5501 używane. Ja we FlightGeara ustawiłem 5000, więc to sobie tak ustawimy, ale to nie musimy ustawiać tutaj, możemy to sobie ustawiać po prostu uruchamiając ten skrypt, bo on przyjmuje takie parametry. No i mamy dalej funkcję main. Pierwsze co robi ta funkcja, to właśnie łączy się z Telnetem na danym hoście, na danym porcie. Co to jest 120, już nie wiem co to jest 120, a to jest timeout. Tak i tutaj mamy tą metodę connect, cóż ona robi i właśnie no warto ją skopiować, tak, po prostu mamy tutaj gotową funkcję, która nam łączy się z FlightGeara poprzez Telnet, używając właśnie gniazda sieciowego na protokole TCP na danym tutaj hoście i porcie. I kolejna rzecz to już jest wysyłanie komend, tak? Mamy metodę send do tego zrobioną. To jest metoda send, która ma za zadanie wykonać daną komendę i tu przekazujemy, jaka komenda ma zostać wysłana do FlightGeara. No i pierwsza, najważniejsza komenda, kiedy używamy właśnie skryptów czy programu, to jest właśnie komenda data, która nam mówi, że nie używamy trybu prompt, gdzie są wyświetlane jeszcze zbędne informacje, no zbędne dla programu, ale niezbędne dla człowieka, ale właśnie w trybie data pozbywamy się tych tutaj zbędnych informacji, mamy tylko surowe dane, tylko to, co potrzebuje program do działania. Więc tutaj pierwsze co, to właśnie wywołujemy komendę data. Kolejna rzecz, jaką robi ten program, to jest losuje sobie, tutaj mamy komentarz, że losuje sobie wysokość od 0 do 3000 stóp, to jest właśnie ten rand, czyli losuj, i mamy wysokość. I tu mamy napis, że właśnie katastrofa zacznie się, gdy osiągniemy daną wysokość nad terenem, więc tak, w stopach nad terenem. Tu mamy pętlę teraz, która odczytuje wysokość, aktualną wysokość naszego samolotu nad terenem. Czyli tu mamy metodę get, czyli pobierz wartość danej właściwości i tutaj podajemy, jakiej właściwości wartość chcemy pobrać. I w tym wypadku jest to position altitude AGL-FT, czyli wysokość naszego samolotu nad terenem. No i tą wysokość zapisujemy sobie do zmiennej i. Tą zmienną sobie też wyświetlamy. I tutaj mamy koniec, warunek zakończenia działania tej pętli, czyli wyjście z tej pętli, wyjść z pętli, kiedy właśnie nasza wysokość przekroczy tą wylosowaną wysokość. Jeżeli tak się stanie, to następuje
opróżnienie zbiorników paliwa, tak? Mamy tutaj napisane, że start fuel dumping z uśmieszkiem. Czyli tutaj tak rozpoczyna nam się nasza katastrofa. I tu mamy ze slipem, czyli z taką pauzą robioną losowo, są opróżniane poszczególne zbiorniki. Mamy tutaj przejście po czterech zbiornikach, więc mamy teraz metodę set, tak? Przykład użycia metody set, czyli ustaw teraz wartość dla tej właściwości, tu ją podajemy, a jest to właściwość, która przechowuje wartość ilości paliwa w danym zbiorniku w galonach. No i ustawiane jest 0, tak? Czyli jest po prostu tak pusty zbiornik jest ustawiany. Zerowane jest nam paliwo dla wszystkich czterech zbiorników. No i mamy też wypisanie informacji, że zbiornik o danym numerze jest już pusty. Jeżeli to się zrobi, to jest zamykane połączenie, czyli jest wysyłana komenda quit. No tutaj też wam nie powiedziałem, że właśnie z konsoli, żeby zamknąć tak połączenie, należy wpisać komendę quit albo exit. Są takie dwie równoznaczne. I następnie jest zamykane gniazdo sieciowe, tak, bo tutaj ten connect zwraca nam gniazdo sieciowe FGFS i tutaj je zamykamy. Tak. Warto po sobie właśnie posprzątać, pozamykać wszystko. No i tu mamy też przykłady, jak działają te komendy get, set i send, tak, więc możemy też zobaczyć, jak to wygląda. No ale w zasadzie mamy, można powiedzieć, gotowca. Te metody możemy nad ich nie ruszać, te get, set, send i connect. Wystarczy tutaj zmodyfikować odpowiednio te funkcje, żeby sobie napisać to, co my chcemy, żeby dany skrypt robił. Mało tego, możemy też pytać użytkownika, możemy sobie zrobić jakieś menu, które by pytało użytkownika, wykonaj tą akcję albo inną akcję i tak dalej. Więc tutaj wystarczy teraz operować na tych getach i setach i odpowiednio sobie wszystko oprogramować. Oczywiście tutaj musimy już bardziej znać też na języku programowania. Ja tutaj programowania uczyć nie będę, ale tutaj właśnie taka informacja, że można to sobie łatwo w ten sposób zrobić. No i teraz uruchommy sobie ten skrypt, zobaczmy sobie, jak on działa. Ja to sobie skopiuję ścieżkę. Tak, przejdę sobie tutaj do tej ścieżki, tylko usunę nazwę pliku. Chcę samą ścieżkę teraz, tak, dam ls i wyświetlmy sobie wszystkie te pliki. Tak, mamy tutaj ten nasz skrypt Perl. Tu jak zobaczymy, mamy też programy w języku C i C++, co też możemy sobie je odpalić, ale najpierw uruchommy sobie ten skrypt w Perlu. Pierwsze co tutaj pod Linuxem, zwłaszcza musimy ustawić sobie prawa do wykonywania tego skryptu. Zdajmy sobie tutaj komendę chmod user plusik może executa zrobić na fgfs script. Jak damy jeszcze raz lslach, to tak, mamy już na zielono, jest x, możemy wykonywać taki skrypt. Dobrze, ja tu sobie odblokuję, tak, odpauzuję symulator, ja tu już mam uruchomiony lot, sobie lecę i się wzbijam pomału. Dajmy sobie teraz uruchomienie tego skryptu, czyli fgfs, pod Linuxem jest to dosyć proste. I możemy teraz podać adres IP i numer portu. Localhost, bo na tym samym komputerze uruchamiam, i numer portu, jaki ja skonfigurowałem sobie we flagi, to jest 5000, więc podaję 5000. Tu mamy jakąś literówkę localhost. Jest connected i wylosowało mi wysokość 800 stóp. To jest moja obecna wysokość, ona rośnie i jak przekroczymy 800 stóp, to dojdzie do wycieku paliwa. Więc ja tu się wzbijam pomału. Więc widzimy, że wszystko fajnie działa. Zaraz osiągnę 500 stóp. Możemy nawet to przyspieszyć, wznosząc się wyżej na autopilocie. No i jest osiągnięte. Mam informację, że zbiorniki z paliwem są drenowane. Tam jest jeszcze zrobiony slip, więc to nie nastąpi od razu. Może tutaj też zobserwować zbiornik paliwa. Powinniśmy dostać też informację, że dany zbiornik, o jest, zbiornik 0 jest pusty. Chociaż tutaj mi nie spadła wskazówka jeszcze. Mam tutaj pobieranie z obu zbiorników. No i jeszcze mamy jakiegoś tam timeouta, żeby nam tutaj kolejny zbiornik opróżniło. Ciekaw jestem, jak to wygląda. Wyposażenie, paliwo i ładunek. No tak, tu już mamy, też dostaliśmy, że tank pierwszy jest pusty, więc tu widzimy, że zbiorniki rzeczywiście są puste. A tutaj mamy jeszcze kolejne zbiorniki, więc jeszcze mamy trochę paliwa.
Więc czekamy dalej, aż nam się opróżnią. No i też kolejny zbiornik, trzeci, nam się też już opróżnił. Tu już widzimy, że wskazówka dla lewego zbiornika już mamy na zero. Więc rzeczywiście straciliśmy paliwo i trzeci zbiornik, czyli czwarty w sumie też już jest pusty. No i nie mamy paliwa. I w tej chwili już tracę moc, tak, obroty spadają. Samolot tutaj stara się utrzymywać. Dam mu teraz, niech trzyma wysokość, tak, ale widzimy, że obroty spadają, czyli silnik nam gaśnie, zaraz nam zgaśnie. Prędkość spada. Paliwo się skończyło, no i mamy taką sytuację awaryjną, tak, zrobiliśmy sobie specjalnie taką sytuację awaryjną. Takie losowe opróżnienie nam zbiorników paliwa, co może być przydatne, jeżeli na przykład instruktor szkoli tutaj pilota i chce mu zaprezentować taką właśnie awaryjną sytuację, losową, żeby on o tym nie wiedział, że coś takiego ma miejsce. Tak, tutaj pilot może sobie lecieć, a instruktor może mu taki skrypcik odpalić i zrobić mu niespodziankę, tak? Więc, no i silnik mi zgasł. Także tak to wygląda. Tutaj możemy też zobaczyć, że mamy program, jak mówiłem, napisany w C, jak i w C++. Tu jest CXX, to jest właśnie od C++. No i tutaj jak znamy się na właśnie tych językach programowania, to też możemy wykorzystać te przykłady, żeby właśnie napisać sobie program, który będzie tutaj wysyłał różne tak konfiguracje i ustawienia. Właśnie tutaj mamy funkcję main, główną funkcję. Tu też przyjmuje to parametry jak właśnie port i numer portu i hostname, nazwę hosta, z którym będziemy się łączyć. I tutaj mamy połączenie, tak, FGFS Connect, połączenie poprzez socket tutaj dla telnetu i tak, tu jest to samo połączenie zrobione. No i tu widzimy, jak wysyłać dane. Mamy FGFS write zrobioną metodę, gdzie podajemy socket i komendę, jaką chcemy wykonać. I tu piszemy to troszkę inaczej, jak widać, mamy jedną tylko funkcję, gdzie podajemy całe polecenie, jako na przykład set, żeby ustawić jakąś wartość właściwości. Tu chyba jakąś przepustnicę ruszamy. Tak, ruszamy przepustnicę, chociaż nie wiem, czemu są dwie wartości 0 i 1. Aha, bo jest tutaj dla silnika pierwszego, tak, daj przepustnicę na 1, czyli pełny ciąg, z tego co rozumiem. Dalej mamy pobranie wartości, chyba to jest jakim samolotem lecimy, tak, po prostu nam to wyświetli. Ten get pobierze nam wartość, jakim samolotem lecimy. Tu mamy teraz odczyt, tak, czyli FGFS read, bo tutaj wywołaliśmy get, czyli teraz musimy pobrać to, co nam FlightGear zwróci, dlatego robimy read, czyli teraz odczytaj to, co FlightGear zwraca. I tu mamy odczytanie tej wartości, czyli tu będzie nazwa naszego samolotu i to wszystko, tak, więc ten skrypt wykona coś takiego. No jeżeli chcemy sobie skompilować taki program, to ja tu sobie wkleję, właśnie wklejamy sobie takie polecenie. Jest to G++, flagi odpowiednie i nazwa tutaj naszego pliku. To akurat ja kompiluję plik CPP i tutaj mamy plik wynikowy, który to jest po prostu, można powiedzieć, exec pod Linuxem to będzie, że znaczy exec pod Windowsem, czyli plik wykonywalny, który możemy teraz uruchomić. Dajmy sobie lslach. Aha, tu jeszcze widzimy, że mamy warningi. Warningami nie musimy się przejmować. Nie ma błędów, są warningi. Tak? Warningi to jest OK, program się skompilował. Widzimy tutaj, że ten program mi się pojawił, od razu ma też prawa do wykonywania. Może tutaj odpauzuję i uruchommy teraz ten program FGFS Client. OK, dostaję connection refused. Aha, bo jeszcze muszę podać local host i numer portu 5000, tak, miałem zły port. OK, i teraz zadziałało. Ustawiło mi przepustnicę, tu ustawia nawet dla dwóch silników, przepustnicę na maksa i pobiera nazwę samolotu i ją wyświetla, czyli Cessna 172P i wysyła quit, czyli zamknij połączenie telnet. Także widzimy, że taki program też działa i możemy się w ten sposób bawić. Teraz to oczywiście taki program możemy sobie modyfikować, robić dowolnie, co nam się podoba i sterować naszym symulatorem zdalnie poprzez różne programowanie czy też skrypty. No i jeszcze pewnie Was interesuje, jak taki plik w Perlu, o ten tutaj właśnie, jak go uruchomić tutaj pod Windows, bo pod Linuxem jest to proste, bo Perl działa z automatu, tam nie musimy nawet nic instalować. Tutaj jak damy sobie, no, uruchom ten program, to nawet Windows nie ma pojęcia, jak go uruchomić, więc tu jest o tyle problematyczne, że musimy sobie takiego Perla doinstalować. W
tym celu idziemy sobie na stronę perl.org. Mamy tutaj download. Wybieramy sobie Windows. Szukamy Windowsa i mamy tutaj wersję Active Perl, czego nie polecam. Nie instalujcie tego. No, jak chcecie, to pewnie możecie, ale jakoś tutaj to nie jest to, czego potrzebujemy. To tutaj jest tam jakiś dziwny akces, gdzie trzeba się logować. To, co potrzebujemy, to jest ta wersja Strawberry, czyli truskaweczka. Bierzemy sobie truskaweczkę i możemy sobie tutaj pobrać na przykład 64-bitową wersję. Mamy też wersję Portable bez instalatora. Ja sobie pobiorę z instalatorem. No i uruchamiamy to sobie. Pobrałem sobie instalator. Dajemy Next, akceptujemy regulamin, Next. No i miejsce, gdzie to instalujemy. Tutaj rzeczywiście zostawię sobie domyślnie na C. Na C i Strawberry i to wszystko. Nie będę tutaj nic zmieniał. Next. Install. No i mamy zainstalowane. Akurat nie było żadnych pytań po drodze. Readme nie chce czytać. Dajmy Finish. No i teraz jak zobaczymy sobie nasz pliczek, dajmy prawym, to widzimy, że Windows dalej nie miał pojęcia, jak to otworzyć. A to dlatego, że Windows bazuje na rozszerzeniach pliku, więc musimy mu temu plikowi dopisać rozszerzenie, bo pod Linuxem rozszerzenie nie ma znaczenia, a ten skrypt został stworzony, jak widać, pod Linuxa głównie, więc rozszerzenia autor nie dodał. A na Windows skrypt Perl ma rozszerzenie .pl, więc dopisujemy tutaj .pl jak Perl. I teraz jak dam prawym, to widzimy, że już Windows wie, że można to uruchomić jako właśnie program Perl. Ale takie otworzenie nie uda się, dlatego że to się próbuje właśnie połączyć i nie może się połączyć, bo nie wie, z czym ma się połączyć, bo musimy mu przekazać parametry jak localhost i numer portu. Dlatego otwórzmy to sobie w terminalu, ten katalog, i wywołajmy ten skrypt ręcznie. Dajmy /, i fgfs. script.pl localhost i numer portu 5000 w moim wypadku, enter. No i widzimy, że uruchamia mi się druga konsola, tym razem właśnie już z Perlem, i no i widzimy, że wylosowało mi wysokość 2593, tak, czyli skrypt działa, jest połączenie ustawione i w tej chwili skrypt czeka, aż osiągnę właśnie wylosowaną wysokość. No w tej chwili jestem zaparkowany, więc ciągle wyświetla mi 4 stopy i się ta wartość nie zmienia, ale widzimy, że skrypt już działa. Także to tyle będzie na ten odcinek, jeżeli chodzi o Telnet. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i może być bardzo przydatne narzędzie, więc myślę, że warto wiedzieć, że właśnie FlightGear zawiera taki bardzo ciekawy feature, dzięki któremu możemy zdalnie sterować całym symulatorem. Także to tyle, dzięki za oglądanie, do następnego odcinka. Cześć Wam!